Cześć! Witaj serdecznie w nowym odcinku Polki w Ameryce. Ostatnio spotkałam się przez Zooma z Marcinem, który prowadzi kanał To są Chiny. I porozmawialiśmy sobie. Nasza rozmowa była tak ciekawa i długa, że musiałam ją podzielić na dwa odcinki. I w pierwszym odcinku, w dzisiejszym odcinku, dowiesz się o koronawirusie w Chinach. Posłuchamy z perspektywy kogoś, kto mieszka w Chinach, jak to wyglądało, jak przez to przeszły Chiny. I porównamy to sobie ze Stanami Zjednoczonymi i z Polską. Daj znać w komentarzach, co myślisz na ten temat, tylko grzecznie proszę. Tobie życzę udanego odcinka, a ja w takim razie zabieram swój skuterek i jadę dalej zwiedzać sobie Nowy Jork. A co? Polka w Ameryce. Cześć, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. Opowiedz proszę o sobie, by moi widzowie wiedzieli, z kim mamy do czynienia dzisiaj w moim programie. Cześć, mam na imię Marcin, od kilku lat mieszkam w Chinach, w Kantonie. Prowadzę kanał na YouTube To są Chiny, gdzie pokazuję życie w Chinach. Słuchaj, a powiedz mi, jak teraz wygląda sytuacja z koroną, jeśli chodzi o Chiny? Bo wiem, że Chiny są takim krajem, który jest już przyzwyczajony do noszenia maseczek, w ogóle Azja, więc domyślam się, że nie było aż tak ciężko, żeby przekonać jakby rządowi obywateli, by jednak zostali w domach, by nosili te maseczki, by się dystansowali. Powiedz mi, jak ta sytuacja wygląda i co się mówi w tym momencie o koronie w Chinach? No tak jak wspomniałeś wcześniej, w Chinach ogólnie była kultura noszenia maseczek. Tutaj miasta i to zagęszczenie ludności jest bardzo duże. I nawet przed epidemią, no nie do pomyślenia była sytuacja, że ktoś, kto ma katar, jest przeziębiony, wejdzie do metra, do autobusu bez maseczki. No tu jest po prostu taka kultura, jeśli jesteś zakatarzony, kichasz i tak dalej, no to jest nie do pomyślenia, że ktoś w takim stanie wejdzie bez maseczki do środków komunikacji, czy też przyjdzie do pracy zakatarzony. I tu podkreślam, to było przed epidemią. Także to jest jakby normalna sprawa. Też należy pamiętać, że tutaj nigdy jakby tych masek nie brakowało, no bo Chiny to jest fabryka świata i po prostu one były dostępne i w przystępnych cenach. Jeśli chodzi o sam przebieg pandemii, no to też jest dość istotnym faktem, że Chiny były na to przygotowane. Jakiś czas temu była epidemia SARS i Chińczycy wyciągnęli wnioski i po prostu przygotowali procedury. I oni te procedury wdrożyli w życie, kiedy zaczęła się epidemia COVID, tak? Jak teraz wygląda sytuacja? Możecie normalnie funkcjonować? Ludzie chodzą do pracy? Jak to teraz wygląda? Życie wróciło do normy? Tak, absolutnie tak. Życie wróciło do normy kilka miesięcy temu. Z naszej perspektywy wygląda to dość dziwnie, że Europa i Zachód nadal jakby męczą się z tym wirusem. Przecież to było wiadomo od stycznia, że jest wirus i że on się rozprzestrzenia. I jakby mieliście czas, aby się przygotować. Mieliście Chiny jako przykład, jak z tym walczyć i jakie procedury należy wdrożyć. No i tutaj jakby z naszego punktu widzenia, jakby nie wyciągnął Zachód wniosków. U nas już jest dawno po wszystkim. Naprawdę, nikt już jakby o tym nie pamięta. Znaczy, przesadziłem. Oczywiście pamiętamy o tym, ale to było kilka miesięcy temu, tak? Dla ciebie to kilka miesięcy temu, a ja w tym tygodniu będę pierwszy raz w ogóle szła do pracy od miesięcy. Szok, jak po prostu jak różnice kulturowe i inne jakby społeczeństwo, inna świadomość, jak może dużą różnicę to wywołać. Tak jak wspominałem na początku naszej rozmowy, jest wojna informacyjna, pokazuje się Chiny w złym świetle i ja, kiedy panowała epidemia wirusa w Chinach, ja udzieliłem kilku wywiadów telewizyjnych i pokazywałem, jak my walczymy z tym, że tutaj są zamykane osiedla, że nie można wejść na osiedle, na którym się nie mieszka, nie można wjechać do wsi, w której się nie mieszka i tak dalej, i tak dalej. Z miasta do miasta był ograniczony ten przepływ ludzi, aby ograniczyć to rozprzestrzenianie się wirusa.
No i wtedy narracja była taka: o, zły chiński rząd gnębi swoich obywateli, jak wy możecie tak żyć i tak dalej. No ale nikt tu tego... Ale pożyliście krótko! Pożyliście tak mniej więcej 2-3 miesiące, tak i koniec, a cały świat wciąż z tym żyje. No właśnie, i dla nas, z naszej perspektywy, no to było naprawdę bardzo nieodpowiedzialne zachowanie, no. Po prostu, kiedy u nas już jakby ta walka się kończyła, no to my tak spoglądaliśmy na te relacje z Zachodu i no tutaj na przykład ja nie mogłem tego wytłumaczyć, dlaczego akurat w taki sposób Zachód do tego podszedł, no jakby Zachód liczył, że to nie dojdzie, no przecież było wiadomo, że to się roznosi dość łatwo i szybko ten wirus i że to prędzej czy później będzie na Zachodzie i wystarczyło tylko skorzystać z tych środków, które przeprowadziły Chiny. Jak wspominałem wcześniej, Chiny miały już te środki opracowane i na przykład z mojego punktu widzenia to, co się działo w Polsce versus to, co się działo w Chinach, no to ja jakby tak byłem zmieszany, taki skonfundowany, oglądając jakby z mojej perspektywy. No powiem więcej, wiele osób, znajomych Polaków wyjeżdżało z Chin, powiedzmy w lutym, ale marzec, kwiecień oni wracali do Chin, bo byli przerażeni tym, co się dzieje w Europie. Bo oni jakby liźli trochę tego. No oczywiście, że tak. Przecież pierwszy był masowy wyjazd, a później była panika i powrót, bo oni jak... No byli przerażeni tym, co się dzieje w Europie. Oni wiedzieli, że prędzej czy później to u was jakby wybuchnie i będą tego konsekwencje. No całe szczęście. Wirus mutuje, prawda? Należy pamiętać, że wirus to też jest żywy organizm i wirus chce przeżyć, więc wirus nie chce nas zabić, my jesteśmy dla nich nośnikiem. Jeśli wirus będzie zabijał swoich nosicieli, no to będzie po prostu jakby sam siebie też unicestwi, prawda? Czyli wirus mutuje i jest coraz słabszy. Jednak nie należy go lekceważyć, bo to w dalszym ciągu jest zagrożenie, tak? Wiele osób przechodzi go bezobjawowo i tak dalej, ale należy pamiętać o osobach starszych, o osobach, które mają jakieś choroby przewlekłe, no i one są na to narażone, no. Należy też pamiętać o służbie zdrowia, która na przykład w Polsce nie jest przygotowana na jakąś tam wielką falę pacjentów, prawda? No Polska to jedno, ale nawet tutaj w Stanach też nie byli przygotowani i powiem ci, że ja w kwietniu zgłosiłam się na ochotnika i pracowałam w szpitalu, jak byliśmy epicentrum światowym w Nowym Jorku, to chorowały tak pielęgniarki i lekarze w szpitalach, że po prostu ludzi z ulicy zapraszali do pomocy w szpitalu i ja byłam taką osobą. I po prostu na moich oczach ludzie, covidowcy po prostu umierali. Ja też chciałam się przekonać, co to jest, ale był taki pogrom tutaj, powiem ci, w kwietniu w Nowym Jorku. I ja widzę teraz, że Nowy Jork jednak nosi te maseczki i faktycznie jest ten odsetek bardzo niski, jeden z najniższych w ogóle w Stanach. Jest tutaj w moim mieście, które było najgorszym miastem na świecie w pewnym momencie. Tylko po prostu to też jest ta nauka, że my wyciągnęliśmy jakby te wnioski, bo zobaczyliśmy, jak źle może być. A wydaje mi się, że tak jak Chiny nie chciały dopuścić do tego momentu, o jak źle może być, tak wcześniej już podjęły inicjatywę i działania, tak w Stanach Zjednoczonych ja nie wiem, na co oni po prostu czekają, bo Nowy Jork wyciągnął swoje wnioski, ale widzę, że inne stany typu Texas, Arizona, tam cały czas te zachorowania rosną i ci ludzie cały czas umierają i nikt nie nosi tej pieprzonej maseczki i po prostu szlak mnie trafia, jak to widzę, szczerze mówiąc. Maseczki generalnie ja mam wrażenie, że my nosimy dla innych ludzi, a nie dla siebie. My chronimy innych ludzi przed naszymi zarazkami, więc ja nie noszę maseczki de facto dla siebie, tylko jakby dla innych osób na wypadek, gdybym przechodziła tą chorobę bezobjawowo. Ja tak na to patrzę, tak po prostu z chłopski rozum, na proste myślenie, tak to odbieram. Natomiast ci ludzie to traktują tutaj w Stanach bynajmniej jakby to był najgorszy diabeł i te maseczki stały się bardzo upolitycznione w Stanach. I to nie jest symbolem jakby zaleceń lekarskich, jest to symbolem, do której partii politycznej należysz. A rozumiem, że właśnie ty też widzisz jakby to, że te maseczki nie są dla ciebie, tylko dla innych ludzi wokół ciebie. To też widzisz w Chinach. Oczywiście, że tak.
Wirus roznosi się drogą kropelkową. My roznosimy wirusa oddychając, rozmawiając i tak dalej, i tak dalej. No, no maseczka nas nie chroni. Chroni nas... Ochrona maseczki polega mniej więcej na tym, że jeśli w miejscu publicznym dotkniemy jakieś barierki, klamki i powiedzmy jest ten wirus w tym miejscu, które dotknęliśmy, no to maseczka nas chroni tak, że jeśli później się podrapiemy w nos, czy też w usta, a to są odruchowe rzeczy, które, gesty, które my robimy, a ich nie kontrolujemy, to maseczka nas ochroni. Mówimy teraz o takiej zwykłej, trójwarstwowej, to jest tak zwana ćwierć maska. Bo jest kilka rodzajów maseczek, są jeszcze maseczki KN95, to są tak zwane półmaski, one są w kształcie takiej łezki, tak? No to one już lepiej chronią, ponieważ no wtedy jest jakby ten przepływ powietrza, no one bardziej dociskają do twarzy. No, no ale no nie rozdrabniajmy się tak w szczegółach technicznych. Każdy z nas jest potencjalną w przestrzeni publicznej potencjalną fontanną, która po prostu rozpryskuje tak, tego wirusa. I, no, każdy może być chory i przechodzić to objawowo. Jeden przejdzie bezobjawowo, dla innego skończy się to tragedią, prawda? Lub tragedią dla jego bliskich i należy o tym pamiętać. No i tak wspominałem wcześniej, no tutaj jakby nigdy nie było problemu z noszeniem tych masek. Chińczycy to też jest troszkę inny rodzaj społeczeństwa niż społeczeństwo zachodnie. My jesteśmy na zachodzie indywidualistami. Tutaj społeczeństwo traktuje siebie jako jedność, tak? Tutaj to jest jakby takie mrowisko, gdzie każdy jest jakby elementem tego społeczeństwa i oni są jednością. Oni to tak odbierają, oni się tak zachowują. Oni bardzo działają kolektywnie, oni lubią działać w grupach. I no, to jest też jakby długi temat i być może tutaj leżą podstawy, że oni się tak podporządkowali i wszyscy potraktowali walkę z tym wirusem priorytetowo. Wtedy oczy całego świata były zwrócone na Chiny i oni sobie zdawali z tego sprawę i czuli się odpowiedzialni i no po prostu bardzo dużo pracy włożyli w to i wysiłku społecznego i udało się. Kilka miesięcy temu, kiedy w Polsce na początku pandemii, no były takie przykre sytuacje, że samochody pielęgniarek były niszczone, ludzie piętnowali tych personel służby zdrowia, nie chcieli z nimi mieszkać, jakby jeśli mieszkali w jednym bloku, no były takie przykre sytuacje, prawda? No tutaj była inna sytuacja, tutaj było zupełnie inaczej. Do prowincji Hebei zostało oddelegowane tysiące lekarzy, pielęgniarek. No i oni byli, kiedy już epidemia opanowana, no to oni byli zostali okrzyknięci herosami narodowymi, tak? No oni byli, już status celebrytów tutaj mają, przecież jak już otworzyli Wuhan, jak już zamknęli te wszystkie szpitale, no tutaj chciałem przypomnieć, że tutaj w ciągu 2 tygodni Chiny były w stanie wybudować szpital dla kilku tysięcy osób. No, słyszałam. Po prostu jest masakra, jacy oni są mądrzy, szybcy i przedsiębiorczy i potrafią budować szybko. Mm-hmm. Wow. No i kiedy już to wszystko zostało opanowane, no to naprawdę, to jeśli te oddziały pielęgniarek wracały do swoich domów rodzinnych, no to ludzie ich witali, naprawdę tam kwiaty, no tak bardzo jest dużo wzruszających filmów, można je znaleźć na internecie, to byli po prostu bohaterzy narodowi, celebryci i oni naprawdę się poświęcali, no tutaj młode dziewczyny, które miały powiedzmy tam mniej niż 25 lat, pomiędzy 20 a 25 rokiem życia, one na przykład obcinały włosy na krótko, bo pracując w tych kombinezonach ochronnych, no to ubieranie tych kombinezonów, tych maseczek, tych gogli, no to przeszkadzały w tym długie włosy, więc one wszystkie się goliły po prostu no prawie na łyso. To były takie poświęcenie, prawda? I no, lekarze, pielęgniarki naprawdę ich jakby pozycja społeczna, naprawdę wzrosła. Zawsze była wysoka oczywiście, ale w tym momencie widać, co się dzieje w Polsce, prawda? Jest ogólnie hejt na służbę zdrowia i tak dalej. Już nawet nie chcę wspominać o tych ludziach, którzy
mówią, jakieś tam teorie spiskowe opowiadają, że to jest jakby jedna wielka ściema, że to jest nieprawda z tym wirusem, no. Ta, nazywają to plandemią. Ja zawsze się zastanawiałam, jak to wszystkie kraje na świecie, wszyscy specjaliści zaplanowali to, tak? Wszyscy lekarze, wszyscy epidemiolodzy, to w ogóle się nie trzyma kupy. No dokładnie, no. No, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze, ale tutaj jakby, kto na tym zarobił? Wszyscy stracili na tym. Nawet po tym koronawirusie tutaj, no, gospodarka trochę ucierpiała oczywiście, tak jak wszędzie. Koronawirus nie przyniósł nikomu korzyści, szczególnie Chinom. Nikt nie chciał koronawirusa i no to jest jakby... No ja ubolewam nad tym, że ludzkość jakby nie potrafiła się zjednoczyć, prawda? Pomimo tego zagrożenia, które jakby dotyczy nas wszystkich, każdy kraj jakby działał oddzielnie, miał inną politykę walki z koronawirusem, niektórzy negowali, inni wprowadzali zaostrzenia, inni nie. No i ten cały galimatias, no, dał efekt taki, a nie inny. U nas w Chinach już dawno o tym zapomnieliśmy, wróciliśmy do normalności kilka miesięcy temu. U was to jeszcze trwa. A myślę, że lepiej by było, gdybyśmy globalnie działali jako jedna ludzka rasa i wtedy no już też tak samo byłoby po pandemii na Zachodzie jak w Chinach, tak? To prawda, ja się niestety z tym zgodzę. Też mnie to dziwi, że każdy kraj, tak samo jak każdy stan tutaj, nawet w Ameryce, zaczął działać osobno i we własnym zakresie, zamiast połączyć siły i razem tą samą politykę stosować, te same zasady, razem rozmawiać ze wszystkimi ludźmi, tak. No niestety stało się jak się stało i nawet nie wiem, czy ludzie są na tyle mądrzy, by wyciągnąć z tego wnioski. Tak jak w Chinach to zrobiono po poprzedniej epidemii, jak mówiłeś, że mieliście SARS-a i że wtedy wyciągnięto jakby wnioski i się przygotowano. Tak, nie wiem, czy reszta po prostu świata potrafi działać tak jak mrówki, jak mówisz, jak wy w Chinach to robicie. Jedną zwartą grupę. Działanie razem! Tak, działanie razem. No, no, z naszego punktu widzenia, no to co się działo, no ja ci powiem szczerze tak, że tutaj na TikToku były filmy, które mi pokazywali znajomi Chińczycy, jak w Polsce jeździł ksiądz samochodem i kropił wieś. I oni się pytają, co się naprawdę dzieje? A tutaj jakiś tam wasz czarodziej magiczną wodą kropi po wsi i wy chcecie ten wirusa zabić, a maseczek nie nosicie? A ja mówię, że nie, to jest Rosja, Słowacja. Ja jakoś nie wiedziałem, co ja mam powiedzieć, no. Albo tam, no, też filmy, jak ksiądz jeździ z hostią, znaczy przepraszam, lata w samolocie w jakiejś tam ceśnie z hostią. No co ja im miałem powiedzieć? No naprawdę, no mówiłem, że to nie jest Polska, bo wstyd mi było. Wstydziłeś się po prostu. Dobra, to by było na tyle. W takim razie dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękujemy za rozmowę. Nagramy jeszcze coś, wierzę. Dziękujemy, cześć. Dziękuję w takim razie również mojej publiczności, która została z nami do końca tego odcinka. Dziękuję ci bardzo, że jesteś. Dziękuję za wsparcie i zapraszam na kolejne odcinki Polki w Ameryce. Wspomniałeś o odpowiedzialności Chin. I ja zauważam tutaj w Stanach, że prezydent Trump i generalnie rząd amerykański, tak jak na początku starali się negocjować z Chinami, tak myślę, że od jakiegoś pół roku ta sytuacja jest naprawdę bardzo napięta i myślę, że właśnie korona miała, jakby była tym ciężarkiem na szali, który przeważył na stronę właśnie takiej trochę zimnej wojny między Chinami.